Pani marszałek, Wysoka Izbo. Jedną z 14 dyrektyw, jakie zostały przyjęte, jest dyrektywa budynkowa, która jest tak naprawdę przyjęciem, jest hipokryzją rządu, który ma większościowo lewicowo-liberalnego, ta większość była głucha na argumenty, które przedstawiali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ma ona zmniejszyć zużycie energii i odejścia od paliw kopalnianych. Czy Polacy są gotowi na takie zmiany? Odpowiedź jest jedna – nie. Jeżeli chodzi o zeroemisyjność budynków, powinny być wprowadzane przede wszystkim w interesie ludzi, tak aby przede wszystkim z troską o ich budżety, wydatki, po prostu, aby komfort życia Polaków się nie zmienił. Jeżeli kogoś nie będzie stać na poprawę efektywności, zeroemisyjności budynku, to proszę Państwa, jak go będzie stać na płacenie wyższych podatków? Ostatnio dzisiaj podczas pytań bieżących pan minister, wiceminister rozwoju i technologii twierdził, że Zielony Ład nie jest skierowany dla Polaków, tylko do państwa. To proszę mi wytłumaczyć encyklopedycznie, jaka jest różnica. Państwo to terytorium, ale Polacy tworzą między innymi państwo polskie. I pytanie, czy wymagane będą, żeby każdy budynek w Polsce miał przyznaną normę energetyczną? Jeżeli tak, to kto za tą energię, za tą normę energetyczną będzie zapłacił? Polak, mieszkaniec czy państwo? Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam pana posła Pawła Jabłońskiego, Prawo i Sprawiedliwość.